Witajcie moi drodzy! Jeśli zastanawiacie się, jaki język programowania wybrać na samym początku swojej nauki, polecam Pythona. Dlaczego? Ponieważ jest łatwy do nauczenia, przejrzysty, intuicyjny. W zasadzie rzucacie okiem i dokładnie wiecie, co tam jest zakodowane, ponieważ Pythona czyta się jak dowolną książkę po angielsku. A dodatkowo daje nam ogromne możliwości. Można w nim kodować dosłownie wszystko, od aplikacji webowych, desktopowych, stron internetowych, portali społecznościowych, gier typu 2D i 3D. Na przykład w Pythonie tworzone były mody do gier typu World of Tanks, The Sims, Battlefield i tym podobne. No i korzystają z niego tacy giganci jak Google, Facebook, Instagram, NASA, Netflix i wielu, wielu innych. Na początek trochę teorii. Python to język programowania wysokiego poziomu. To znaczy, że został napisany tak, aby być zrozumiałym dla programisty. Programy pisane są w plikach tekstowych z rozszerzeniem .py. Istotna jest również wielkość liter, a w kodach wykorzystuje się wcięcia do wydzielania bloków kodu. Przyjęto stosowanie czterech spacji. To znaczy, że jeśli pierwsze wcięcie funkcji będzie miało 3 spacje, to kolejne wcięcia także muszą mieć 3 spacje, gdyż linia bez wcięcia będzie znajdować się poza blokiem. Przygodę z Pythonem możemy rozpocząć od razu po zainstalowaniu jego środowiska IDLE, które pozwala na wygodne kompilowanie i testowanie kodu. Nie musimy instalować dodatkowych kompilatorów, maszyn wirtualnych i innego rodzaju oprogramowania. Jest to oprogramowanie całkowicie darmowe. To zestaw narzędzi, które ułatwiają pisanie programów w Pythonie. Po uruchomieniu IDLE zgłasza się tryb interaktywny. Aby przejść do edycji nowego programu, należy z menu File wybrać polecenie New File. Jest to tryb skryptowy. Jeżeli nie odpowiada Ci środowisko IDLE, możesz również korzystać z innych narzędzi, np. PyCharm, edytor Jenny lub edytor Mu. Aby rozpocząć pisanie programu w języku Python, musimy poznać podstawowe operacje. Polecenie print służy do wypisywania komunikatu na ekran. Jeżeli ma być wypisywany tekst, musimy go ująć w cudzysłów. Natomiast jeżeli ma być to wartość zmiennej bądź liczba, nie stosujemy cudzysłowów. Do wprowadzenia wartości zmiennych z klawiatury stosujemy natomiast polecenie input. Gdy chcemy wprowadzić liczbę rzeczywistą, musimy podać jej typ, czyli float. Jeżeli ma być to liczba całkowita, typ określamy na int. Natomiast w przypadku tekstu nie podajemy typu, tylko stosujemy bezpośrednio polecenie input. Jeżeli w kodzie chcemy zastosować komentarz, czyli wydzielić fragment kodu, który nie będzie analizowany przez interpreter, możemy to zrobić na kilka sposobów. Pierwszy, jeżeli jest to komentarz jednowierszowy, stawiamy przed komentarzem kratkę. Drugi sposób, jeżeli to są komentarze wielowierszowe, albo obejmujemy kombinacją trzech apostrofów, albo trzech cudzysłowów. Przejdźmy teraz do przykładu. Skorzystamy z darmowego środowiska IDLE. Po lewej stronie widzimy tryb interaktywny, po prawej tryb skryptowy. Zacznijmy od wypisywania komunikatu na ekran. Thank you.
Następnie, aby wyświetlić podany komunikat na ekran, musimy zapisać plik, a następnie go skompilować. Czyli File, Save as, jeżeli plik nie był jeszcze zapisywany, lub Save, jeżeli był. Kolejny krok, Run, Run Modul albo skrót F5. No i widzimy komunikat po lewej stronie: Witaj na kursie Pythona. Obejmijmy nasz fragment kodu komentarzem, czyli albo 3 cudzysłowy, albo 3 apostrofy, albo jeżeli jest to, tak jak w tym wypadku, komentarz jednowierszowy, stawiamy przed linijkę kratkę. Napiszemy teraz program, w którym będziemy pytać użytkownika o datę, na przykład datę jego urodzin. Zacznijmy od zdefiniowania zmiennych. Niech zmienna D przechowuje dzień. Zaczynamy od ustawienia typu zmiennej, ponieważ jest to zmienna całkowita, to typ będzie int. Później polecenie input oraz komunikat, który pojawi się na ekranie. Na przykład podaj dzień. Następnie M. Niech ta zmienna przechowuje wartość miesiąc, ponieważ chcemy, żeby miesiąc był napisany słownie, więc nie określamy typu, tylko korzystamy z polecenia input. I jeszcze rok, czyli zmienna R. Również jest to zmienna całkowita, czyli typ int. Polecenie input. Podaj rok. Pamiętajmy o odpowiedniej ilości nawiasów. Jeżeli otworzyliśmy dwa nawiasy, również dwa nawiasy musimy zamknąć w każdej linijce. Jest to bardzo ważne, bo inaczej program nie zadziała poprawnie i wyrzuci nam błędy. Następnie pobraną od użytkownika datę chcemy wyświetlić na ekranie w odpowiednim formacie. Zrobimy to za pomocą polecenia print. Najpierw odpowiedni komunikat, twoja data urodzin, a następnie podajemy w odpowiedniej kolejności zmienne. Zmienna D jako dzień, M miesiąc, rok i niech na końcu jest kombinacja R. Zapisujemy program przez Ctrl plus S albo File Save oraz klikamy opcję Run Run Module lub wybieramy skrót klawiszowy F5. No i po lewej stronie wyskoczył komunikat podaj dzień, więc wpisujemy na przykład 1 styczeń 2002. No i po naciśnięciu Enter otrzymujemy komunikat twoja data urodzin 1 styczeń 2002 rok. Spójrzmy teraz na operatory arytmetyczne dostępne w Pythonie. Plus to dodawanie, minus odejmowanie, gwiazdka mnożenie, slash dzielenie, podwójny slash to dzielenie całkowite, czyli wynik z dzielenia jest zaokrąglany zawsze w dół. Procent to reszta z dzielenia, a dwie gwiazdki to potęgowanie. Przejdźmy do zadania. Napisz programy, w których wykonasz działania podane poniżej dla danych wprowadzonych z klawiatury. Jako pierwszy weźmy przykład, gdzie a jest równe b do potęgi trzeciej minus 4.
Najpierw musimy poprosić użytkownika o podanie wartości zmiennej b, czyli b równa się, niech to będzie zmienna całkowita, czyli typ zmiennej int, polecenie input, komunikat podaj b, następnie definiujemy zmienną a, do której przypiszemy działanie. W pierwszym podpunkcie mamy działanie b do potęgi trzeciej minus 4, czyli b, gwiazdka, gwiazdka 3, minus 4. No i wypiszmy wartość a na ekran, czyli print. To działanie z przykładu a, czyli będzie a. Zapiszmy i naciśnijmy F5. No i zobaczmy, dla b równego 1, a jest równe minus 3. Sprawdźmy, czy tak faktycznie jest. B do potęgi trzeciej, czyli 1 do potęgi trzeciej to 1. 1 minus 4 to minus 3, więc wszystko się zgadza. W podpunkcie b mamy kreskę ułamkową, czyli nasze a równa się liczniku 5 plus b, czyli 5, plus b, kreska ułamkowa 3. No i wypiszmy naszą wartość na ekran. Jest to przykład b. Zapiszmy i F5. Znowu podajemy wartość b, na przykład 1, a jest równe minus 3. Dla podpunktu b, a jest równe 2. Sprawdźmy. 5 plus 1 to 6, 6 dzielone przez 3 to 2, więc wszystko się zgadza. No i zostaje nam ostatnie działanie, również z kreską ułamkową, czyli a równa się. W liczniku mamy 1 minus b do potęgi czwartej, czyli 1, minus b, gwiazdka, gwiazdka, 4, kreska ułamkowa, 2. No i wypisanie komunikatu. To jest podpunkt C. Zapisujemy, naciskamy F5. Dla b równego 1, w pierwszym przykładzie było minus 3, dla b było 2, natomiast dla c jest 0. No to sprawdźmy. 1 do potęgi czwartej to 1, 1 minus 1 to 0, no i 0 dzielone przez 2 to nadal 0, więc wszystko działa. Mam nadzieję, że te przykłady są dla Ciebie jasne. To tyle na dzisiaj. Zostaw łapkę w górę i dołącz do nas.